Witam. Dzisiaj pokażę wam, co się ostatnio urodziło tutaj u moich jaszczurów. To jest inkubator domowej produkcji oczywiście, w którym znajdują się jajka złożone przez moje dwie samiczki. Tutaj te mają już ponad tydzień. Od jednej dziewczyny jest ich tutaj łącznie 18 sztuk. I dwa dni temu moja druga samiczka złożyła jajka. I tych jest tutaj 24. Są oczywiście, tak jak widać, troszkę mniejsze, ponieważ jaja chłoną wodę, więc i troszkę się automatycznie powiększają. Temperatura to jest 30 stopni. Taka jest temperatura ustawiona. O, tak, miałem taką małą przygodę z tymi jajkami, ponieważ przez większość dnia mnie nie było. No i samica złożyła jaja pod moją nieobecność. I tak się złożyło, że te jaja zostały tutaj właśnie położone, złożone w tych drewienkach bukowych. Miała gdzieś wermikulit. Po prostu złożyła to w drewienkach bukowych. Jedna jak i druga. Tutaj są właśnie te dwie dziewczyny. Obie. To właśnie ta po prawej stronie złożyła 18, ta po lewej 24. Jest trochę większa. No i ta po prawej ma gładką skórę. To jest odmiana Leatherback. Nie wiem, ona w ogóle tak od samego początku była takim trochę niejadkiem. Rosła trochę wolniej, więc automatycznie tych jajek złożyła troszkę mniej. Z racji tego, że jest po prostu mniejsza. Ale wracając do tych jajek, te jajka zostały złożone tutaj właśnie na tych bukowych drewienkach. No i troszkę się przestraszyłem, bo jak wróciłem do domu, to praktycznie wszystkie były lekko pozapadane. Tak jakby po prostu były zapadnięte, nie miały takiego jednolitego kształtu jaja, tylko po prostu takie trochę pozapadane. No i szybciutko, jak tylko mogłem, włożyłem do inkubatora, zwiększyłem wilgotność. No i następnego dnia już po nocy jajka były ok. Także wróciły do normalności, całe szczęście. Mam nadzieję, że wszystko będzie z nimi w porządku. Tutaj jeszcze pokażę wam para. To jest mój piękny czerwony samczyk. O, ten po prawej stronie pilnuje koleżanki. Sorry za to, że tak trochę słabo widać. Mam szyby strasznie upieprzone, ale to na spokojnie zdążymy to ogarnąć. No dobra, na dziś to tyle. Chciałem wam właśnie pokazać, co się dzieje w inkubatorze. Jaja się inkubują, także miejmy nadzieję, że za jakieś tam około 2 miesiące coś się z nich wykluje. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. A, tak jeszcze wszystkich widzów, którzy śledzą mój kanał i oglądają filmy, i pewnie już większość nie może się doczekać, kiedy filmy ze strzelania. Naprawdę przepraszam bardzo, ale kiepsko to czasowo wygląda i po prostu nie mamy czasu z kolegą, żeby się wybrać na strzelnicę, ale obiecuję, że przy najbliższej okazji, jak tylko będzie fajna pogoda i obaj będziemy się mogli zgrać, bo on dużo ostatnio wyjeżdża, na weekendy zwłaszcza, także po prostu nie mamy za bardzo kiedy się wybrać. Ale jak tylko będzie taka możliwość, to już sam się nie mogę doczekać. Pistolety po prostu czekają, wszystko jest przygotowane, także już niebawem coś nagramy.